Taki narożny budynek przypomina mi obrazy z okupacji. Chłopak z ruchu oporu mija patrol żandarmerii i myśli tylko o jednym. Jak najspokojniej, nie wzbudzając podejrzeń, dojść do rogu, zanim zniknąć. Tam za rogiem mogło czyhać też inne niebezpieczeństwo. Łapanka, ciężarówka i gestapo wciągające na nią przechodniów. A potem? Więzienie, rozstrzelanie, obóz. Do takich piwnic, które były miejscami kaźni, trafiali tacy chłopcy jak Maciek Chełmicki, którego przedstawiłem w filmie Popiół i Diament. Jako powstaniec i żołnierz stanął przed dylematem, czy kontynuować nierówną walkę, czy złożyć broń i wtopić się w tą normalność, którą on uważał za nienormalną. Zaraz po wojnie znalazłem się w Krakowie i zostałem tutaj wezwany na rozmowę. I muszę powiedzieć, że język, który słyszałem tutaj na korytarzach, nie był tylko językiem polskim.